W 1909 roku Goldman, Morgan, Rockefeller, Rothschild, Zollingman, ta grupka ludzi udała się na wyspę Jekyll, żeby omówić, jak zmonopolizować rynek finansowy Stanów Zjednoczonych. Do dziś, proszę Państwa, nie dowiecie się, kto jest akcjonariuszem Federalnego Banku Rezerw. Jest to bank akcyjny, ale jego akcje nie są notowane na giełdzie i nie można ich kupić. Większość akcji tego banku posiada 7 ludzi i to oni właściwie trzęsą całym systemem finansowym. Proszę Państwa, żeby zacząć całą historię pieniądza dłużnego, trzeba wrócić do XIX wieku. Jak pamiętamy z westernów, amerykańskich filmów, napady na banki, koleje, wszystko było bardzo dużo firm, bardzo dużo banków, które należały do prywatnych właścicieli. To były tysiące różnych banków, tysiące firm. I wtedy to pewna grupka ludzi wpadła na pomysł, że nie może tak być, że każdy może sobie mieć otwarty bank, może mieć pieniądze. Pamiętajmy, że wtedy większość pieniędzy była oparta o złoto, srebro. To były główne kruszce w ówczesnym handlu. W 1909 roku Goldman, Morgan, Rockefeller, Rothschild, Zollingman, ta grupka ludzi udała się na wyspę Jekyll, żeby omówić, jak zmonopolizować rynek finansowy Stanów Zjednoczonych. Doszli do wniosku wtedy, że trzeba byłoby powołać Federalny Bank Rezerw. Tak się złożyło, że ówczesnym teściem Rockefellera był senator Aldrich. Senator Aldrich w 1912 roku wprowadził do parlamentu amerykańskiego ustawę o powołaniu Federalnego Banku Rezerw. I tak się złożyło, że wykorzystali moment w Wigilię, kiedy było mało senatorów na sali, wprowadzają ustawę o powołaniu Federalnego Banku Rezerw. Do dziś, proszę Państwa, nie dowiecie się, kto jest akcjonariuszem Federalnego Banku Rezerw. Jest to bank akcyjny, ale jego akcje nie są notowane na giełdzie i nie można ich kupić. Większość akcji tego banku posiada 7 ludzi i to oni właściwie trzęsą całym systemem finansowym. Ale idźmy dalej. Kończy się wojna, Federalny Bank Rezerw już monopolizuje życie finansowe Stanów Zjednoczonych. Jest II wojna światowa i ona się, zanim skończyła w 1945, to w 1944 roku już się umówili w Brederwooden, aby ustalić powojenny ład światowy. Tam, żeby było jeszcze takie anegdotę wam powiem, negocjatorem po obu stronach był Dexter White. Dexter White reprezentował Stany Zjednoczone, a naprawdę był szpiegiem Związku Radzieckiego. Po zakończeniu całych negocjacji w 1946 roku Amerykanie zorientowali się, że jest szpiegiem, no ale jak wiecie, prokuratora powołano i kiedy go mieli powołać na przesłuchanie, biedny Dexter White popełnił samobójstwo. Oczywiście, jak to się bardzo często dzieje w tym świecie polityki. Ten system z Bretton Woods polegał na tym, że dolar jest walutą rozrachunkową świata zachodniego, rubel transferowy wschodniego i ten dolar jest oparty o uncję złota. 37 dolarów jedna uncja złota ma kosztować. I wszystko było pięknie. Oparte o złoto, nie drukowano pieniądze, bo trzeba było mieć pokrycie. No ale Amerykanie, jak to Amerykanie, weszli w wojnę w Wietnamie. Ta wojna oczywiście pochłonęła dużo pieniędzy, dużo kosztowała. W 1973 roku Nixon odwołał parytet złota. Oznaczało to, że dolar jest pustym pieniądzem. No nie może być pustym pieniądzem. Wtedy co zrobiono? Zwołano OPEC i ustalono, że każda baryłka ropy naftowej i gazu będzie kupowana w dolarach. Co to oznaczało? Oznaczało to, że wszystkie banki państwa świata muszą kupować dolary na tzw. słapach w Stanach Zjednoczonych. Przy czym Stany Zjednoczone robią na tym świetny biznes, dlatego że wydrukowanie $100 kosztuje 10 centów. No to oni za 10 centów sprzedają $100 całemu światu, mając olbrzymi zysk na tym, tworząc olbrzymią również swój własny dobrobyt na tych pieniądzach. I to wszystko trwa. Jest petrodolar, już nie złoto, tylko jest petrodolar i ten petrodolar nic nie zmienia. Wszyscy mają zaufanie do Ameryki. I tu są następują przełomowe rzeczy, które mają miejsce na świecie. W 1985 rok, bo to jest taka data graniczna przełomowa, kiedy jest wiadomo, że cały wschodni blok rozpadnie się, bo po to został zaprojektowany ten blok, ta cała solidarność i to wszystko, co się działo w bloku wschodnim, żeby to musi się rozpaść, bo jałtańska umowa już wygasła. Ale żeby kupić to wszystko, no bo wiadomo, upadają państwa, Polska upada, tyle państw tak zwanych socjalistycznych, trzeba je kupić, jest problem jak je kupić, ale lepiej za groszem, o czym się później przekonamy, że co zrobiliśmy. Jak pamiętamy, 1985 rok to jest spotkanie w Reykjaviku Reagana z Gorbaczowem, to jest również spotkanie Jaruzelskiego z Rockefellerem, gdzie uzgadnia się już oddanie władzy i już wiadomo, jako że uczestniczyłem wtedy w tym ruchu Solidarności, więc wiele rzeczy też wiedziałem. Między innymi w 1987 roku jest taka słynna akcja, która nosiła kryptonim Odwrót MSW, gdzie już oficerowie Służb Bezpieczeństwa się wycofują z czynnej służby i biorą się za interesy, a mając dostęp do banków i wszystkiego jeszcze wtedy, tworzą potężne firmy. Myśmy w Solidarności Walczącej też to mieli. I tworzyliśmy też własne firmy JGU, ale myśmy mieli dużo mniejsze szanse, nie oszukujmy się w jakimkolwiek interesie, bo nam nikt pieniędzy nie dał. Ale wracajmy do sytuacji. 1985 rok kończy się jakby era analogowa świata. Co to znaczy era analogowa? To jest era własności, pieniądza namacalnego, gotówkowego, który posiadamy. Mogliśmy sobie obracać gotówką jak chcieliśmy, mogliśmy się bogacić. No, przykład naszych stoisk przy granicy wszędzie. Mogliśmy sobie normalnie żyć, ale oni wymyślili, że tej ery koniec, wchodzimy do pieniądza cyfrowego. Już wtedy powołano jakby 4 firmy, 4 fundusze, które miały przejąć świat. To był BlackRock, Vanguard, State Street, Philadelphia. Gdybyście dzisiaj państwo chcieli dojść do tego, to są piękne rzeczy, na Wikipedii można przeczytać, że Halak, twórca BlackRock, to miał komputer Atari gdzieś tam między pralką a lodówką i na tym wymyślił system Aladdin. I ten Halak wrócił jako młody student z Tel Awiwu do Stanów Zjednoczonych. To jest oczywista bajka dla dzieci. System Aladdin to co najmniej 1 stadion ludzi to w NASA na najnowszych komputerach robiło i tworzyło ten program. Co znaczył system Aladdin? System Aladdin to jest system zarządzania akcjami pasywnymi, czyli kupuj, trzymaj, jest twoje. 4 firmy zostały zaopatrzone w niewiarygodne pieniądze i zaczęły skupywać, przygotowywać się do przyjęcia bloku wschodniego, no i część oczywiście Europy i państw świata, przez właśnie akcje pasywne. To był genialny w swej istocie program, mianowicie wszystko można było kupić przy tym programie za 1/10 wartości. A mianowicie, jeśli sprzedajemy na przykład fabrykę, załóżmy Elwro we Wrocławiu, sprzedajemy Elwro, no to co robimy, żeby sprzedać? No nie sprzedajemy tak z ręki za miliard czy za 2 miliardy, no bo to byłoby za drogo. Trzeba byłoby puścić akcje na rynku i wtedy puszczono, pamiętamy pierwsze polskie akcje na rynkach. Wypuszczono akcje, one szły w górę, od razu zarabiały tak. Starczy było skupić tak zwane akcje uprzywilejowane, 5-10% mieć akcji, żeby przejąć całe przedsiębiorstwa. Dlatego, że jeśli puścimy na rynek powiedzmy 1 milion akcji, no i kupiło to powiedzmy 700 000 ludzi, no to kto w tym jest właścicielem? No właścicielem jest ten, kto jest w stanie zebrać zarząd. A zarząd jest w stanie zebrać ten, kto ma minimum 10-20% akcji uprzywilejowanych, czyli z podwójnym głosowaniem. To było dosyć proste. I w ten sposób te 4 firmy przejęły cały świat. Ja tutaj napisałem taką książkę Czas niewolników i na przykład patrzymy na polski koncert Orlen. Kto tam jest? Vanguard 2,5, BlackRock, PZUSA, Vanguard, BlackRock, Orange Polska, Vanguard, BlackRock, dalej Bank Millennium, Vanguard, BlackRock, Polska Grupa Energetyczna, Vanguard, BlackRock. Wszędzie mają akcje. W wszystkich polskich firmach. I teraz jak spojrzymy na rok 2008, słynny Frankowiczów 7, zastanawiało mnie, dlaczego te wszystkie banki idą w to samo. To było w zasadzie pytanie, jak to jest możliwe, że austriacki bank, holenderski bank, to amerykański, wszyscy robią to samo franki. Dopiero jak zacząłem to badać, okazało się, że właścicielem tych wszystkich banków jest ten sam właściciel, tylko są różne nazwy. To tak samo jak ostatnio, trochę jakby przeskakując, jak były 4 szczepionki, prawda, mieliśmy Modernę, AstraZeneca, Johnsona, właściciel jest jeden. Są tylko 4 różne nazwy, tylko nikt nie bada tak naprawdę w głębi, kto jest właścicielem, akcjonariuszem tych rzeczy. W ten sposób podbito świat przez cyfrowy pieniądz. Ten cyfrowy pieniądz wymyślono bardzo prosto. Jestem tutaj na przykład związany z grupą w Nowym Jorku i oni mi przesyłają, weź Józek, kup Elwro za $1 miliard, my ci tu wysyłamy, prawda, komputery, $1 milion jest na twoim koncie. Ja sobie kupuję to i Elwro jest moje. Na tym to wszystko polegało. $1 miliard również przerzucam, to wszystko jest cyfrowe. Stworzył się pewien problem, bo to był pieniądz dłużny. Pieniądza rzeczywistego nie było. Pieniądz jest kiedy w banku, kiedy bierzemy kredyt. A więc kiedy wszyscy wzięli kredyty we frankach, stworzyli w bankach pieniądz. Sami wpadając w potężne długi, to wiadomo, to się mnoży razy 2, każdy kredyt razy 2, dług razy 2, no bo dzisiaj taki Frankowicz wziął 500 000 kredytu we frankach, spłaca przez 15 lat i ma 600 000 do spłaty dalej. To jest tragedia ludzka, ale tu żaden prokurator nie wejdzie. Tu żaden rząd nie postawi się po stronie miliona ludzi. Ja zwracam uwagę, że to nie tylko ludzie fizycznie, ale to też są rodziny, to są tragedie, to są samobójstwa, to są zawały. Zwracam uwagę na coś, czego wam nie powie nikt. W 2015 roku, kiedy frank poszedł na 5 złotych, wyobraźcie sobie państwo, że mieliśmy dwukrotny wzrost zawałów w Polsce. Czy ktoś się zastanawia nad tym? Nie. Dalej, gdybyśmy popatrzyli na samobójstwa, rok 2008, 15, 16, mamy potężny wzrost samobójstw. Mamy około 12 do 13 tysięcy samobójstw w Polsce. Z tego około 6,5 tysiąca skutecznych. Ale czy kogoś w Polsce interesują nieszczęścia ludzkie? Nie. Nikogo nie interesuje. Wyraźnie jest coś silniejszego na świecie od rządów narodowych. Ale to nie tylko Polska. Gdybyśmy spojrzeli na giełdę DAX niemiecką, wydawałoby się, to jest 3. giełda na świecie najsilniejsza i okazuje się, że DAX niemiecki nie należy już do Niemiec. 69% udziałów DAX należy do tych firm, które wymieniłem. Żebyśmy teraz zrozumieli, o czym mówimy. BlackRock posiada większy budżet niż cała Unia Europejska. BlackRock posiada budżet rzędu $10 bilionów, Unia Europejska około 8 bilionów. Taka jest siła tylko jednej korporacji. Gdybyśmy zsumowali te 4 korporacje, to one posiadają 1/3 fizycznych pieniędzy świata. To jest taka siła pieniądza. Gdybyśmy spojrzeli jeszcze dalej, co oni zrobili, dlaczego w tej chwili mamy tak zwany wielki reset, bo o tym mówimy i do czego to doprowadzi. Otóż długu fizycznego pieniądza na świecie było około $200 bilionów. No, takiego namacalnego pieniądza, ale długu światowego było $600 bilionów. Mówię o roku 2018, więc coś trzeba było z tym zrobić. Już 2008 rok pokazał, że cały system świata powojennego się rozsypał. I już w 2008 roku wiedzieli, że jest koniec dolara, więc musieli wymyślić sposób na wyjście z tego. Tym sposobem oczywiście robiono różnych eventów mnóstwo i fundacje, które tworzyły całe programy wyjścia z sytuacji, żeby nie przez wojnę, Fundacja Rockefellera wyszła tak zwane 4 stepy, 4 rozwiązania sytuacji. Jedną z nich była pandemia. Pandemia, która stworzy coś, co pozwoli wyjść nam z tego wszystkiego, czyli zamknięcie całego świata pod pretekstem wymyślonej pandemii. Stworzy to olbrzymią inflację, zamknięcie świata, to stworzy olbrzymie kłopoty i wywoła inflację. Inflacja, jak wiemy, z tych 400 bilionów długu, który został tam przez ludzi bardzo nieodpowiedzialnych zrobiony, inflacja kosztem oczywiście biednych ludzi zabierze część pieniądza wykreowanego sztucznie. Ale to nie jest koniec dramatu naszego. Wchodzimy do tak zwanego wielkiego resetu. Ten wielki reset, proszę Państwa, to nic innego jak zejście z pieniądza gotówkowego i wejście do pieniądza cyfrowego. W najbliższym czasie wszędzie będzie posługiwać się kartą albo chipem. To jest następny etap, to trzeba byłoby przeskoczyć. Dlaczego? No to jest bardzo wygodne. Dlatego, że już nie posiadamy gotówki, wszystko jest kontrolowane, czyli każdy nasz ruch jest rejestrowany i nie możemy mieć pieniędzy, które są pieniędzmi naszymi zarobionymi, z czegoś nie możemy się nimi posługiwać, bo te nasze pieniądze w kieszeni to jest nasza wolność, nasza własność. Ale niestety to wszystko musi ulec zmianie na rzecz tak zwanego wielkiego resetu, który pisze Schwab, ale nie tylko Schwab, czy Harari mówi o tym, czy mówi organizacja Globe, tam jest mnóstwo dokumentów ONZ-owskich, mówi też o tym, jak to ma wyglądać. W każdym razie te pieniądze znikają ze świata, wchodzimy do pieniądza cyfrowego. Już kiedyś mi to tłumaczono, jeszcze w czasie Majdanu mi tłumaczono, że to jest bardzo proste, bo jeśli państwo wpadnie w długi, a wszyscy jesteśmy na kartach, pieniądze mamy na kartach, oznacza to, że z kart państwo powie, zabieramy 10% wszystkim z kart jednakowo, solidarnie, wszyscy płacimy na państwo 10%. I co się dzieje? Nie będzie protestu, bo biedny będzie się cieszył, że temu bogatemu zabrali dużo więcej jak jemu. To jest bardzo proste zarządzanie emocją ludzką. Ale to też ma duże inne implikacje. Świat cyfrowy, o którym tu mówimy, to jest świat bez pełnej kontroli. To jest świat bez, najważniejsza rzecz, to jest świat bez ducha, bez Boga. Bóg jest tutaj niepotrzebny. Wchodzimy w tak zwany transhumanizm. Transhumanizm to jest coś, co zostało dawno wymyślone, gdzie człowiek nie ma już Boga, człowiek jest Bogiem, człowiek może wszystko, człowiek jest kontrolowany też wszędzie. Oko Boga, które jakby wychodząc na religię jeszcze w latach 60. było słynne oko w trójkącie. Już pomijam, że to był tam masoński znak, ale Pan Bóg mnie widział, prawda? Ja mnie dziecko uczono, że Pan Bóg wszystko widzi, co ja robię. Ja się bałem Pana Boga, że zrobię coś, będę miał grzech i potem pójdę do piekła. Teraz to oko mamy wszędzie. To oko mamy w smartfonach, w telewizjach, wszędzie. Mało im tego, że to mamy, to jeszcze idą dalej z tym wszystkim. Chcą zaczipować nas. I jakie to będzie łatwe, jakie to będzie dla nas ułatwienie. Otóż już nie musimy mieć dowodów, nie musimy, tak jak w obozie koncentracyjnym numerek był, prawda? Nie musiałeś mieć numer. Tu będzie to sama sytuacja zupełnie podobna. Będziemy miał chipa, wchodzisz do sklepu, bierzesz co chcesz, wychodzisz, system ci z karty, wszystko pobieram i powiem wam co gorzej. Myślę, że to się spodoba młodym pokoleniom. To jest najbardziej smutne w tym wszystkim, że my, którzy wychowaliśmy się w systemie wolności, własności i nie bardzo się na to godzimy, bo jednak byliśmy w jakiś sposób wolni, uciekaliśmy przed tym okiem w jakiś sposób, odpowiadaliśmy tylko sumieniem przed Panem Bogiem. Jedynym naszym sędzią był Pan Bóg. W tej chwili naszym sędzią jest kamera. Przejdziemy przez światło czerwone, punkty karne możemy mieć. Możemy już nie dostać kredytu. Powiemy coś nie tak, już wpadamy w następny system kar. Praktycznie wszystko nam się zamyka. Cały świat zamyka się i mamy chodzić karnie. Na to my się nie godzimy. Natomiast młodzież już zabiera im się kulturę. To widzimy na gołym okiem, że już dzisiaj właśnie ten COVID pokazał zdalne tak zwane nauczanie, czyli robienie ludzi w durnia i coraz większych durni wychowując. Bo to trzeba sobie powiedzieć jasno. Ci ludzie nie będą już wiedzieć, czym była literatura, kultura, czym była cywilizacja, która nas wychowała. To już będzie świat, gdzie film, smartfon, telewizja, propaganda będzie rządziła wszystkim. To jest bardzo smutne, co mówię, ale z drugiej strony, jak patrzę na młodzież, jak ich pięknie w tym COVID-zie nauczono być w internecie, już oni żyją w samotnościach. Ci ludzie są w telefonach, oni tylko przez telefony rozmawiają. Oni nie potrafią uczucia dać, spotkać się twarzą w twarz. przytulić się. Zwróćmy uwagę, co oni zrobili dalej w tym wszystkim. Wchodzą do tego wielkiego resetu, bo to już nie ma czegoś takiego jak uścisk dłoni. Uścisk dłoni to przecież jest znak otwarcia. Nie mam nic do ukrycia. Dzisiaj mówi się tutaj. To jest wojna. To przecież jest znak lewicy. Wojna, walczysz łokciem. Prawda, łokciem. Za łokieć, uderzeniem łokciem to było tak jak za uderzeniem noża w naszych czasach. Dzisiaj łokciem się, albo jeszcze widziałem nogami. Boże, co za kretynizm, no za kretynów zrobili z ludzi. To wszystko jest przygotowanie do waszej samotności, do waszej obcości, do braku uczuć. Nie dziwmy się, że dzisiaj system rodzinny upada, że nie chcemy mieć dzieci, że nie chcemy mieć tej odpowiedzialności. Moja babcia była, 11 dzieci było mojej babci. Ciężko pracowali w polu, bo byłem tam na wschodzie, ale byli szczęśliwi. Spotykali się wieczorami, grali w karty, bawili się w tej biedzie. Dzisiaj jedno dziecko jak jest, a najczęściej pies lub kot i całe uczucia pakujemy w kota lub psa, a dziecko gdzieś w Australii, to jesteśmy samotni. Mało tego, wymyślono takie powiedzenie, żyjmy na koszt przyszłych pokoleń. Czyli nic nie zostawiajmy dzieciom, prawda, bawmy się. Tworzymy nową jakość człowieka. Człowieka, który już nie odpowiada za przyszłe pokolenie. Giniemy w tym momencie jako cywilizacja. Cywilizacja białego człowieka, cywilizacja łacińska, jak ją nazwiemy. Nawet to, co powiedziałem, cywilizacja białego człowieka, to za chwilę mogą mnie o mowę nienawiści posądzić. Przecież żyjemy w świecie kompletnego absurdu. I to jest takie bardzo smutne. I mnie to bardzo przeraża, bo mam 4 wnuków, które uwielbiam. Myślę, co z nimi będzie. Czy my się potrafimy zastanawiać, co będzie z naszymi wnukami. Przecież to będą korpolutki bez własności, bez niczego. I najgorsze to, że nie ma jak im pomóc. Co ja mam zostawić, skoro wszystko zostanie zabrane. Świat inkluzywny, kapitalizm inkluzywny, to, który jest tym światem wielkiego resetu i przyszłości, to jest świat korporacyjno-państwowy, gdzie ludzie będą tylko najemnikami korpolutka i będą nagradzani przez punkty karne lub dotacje, punkty za to, że jest grzeczny, że przeszedł przez zielone światło, że jedzie prawidłowo, wszystko pod pełną kontrolą. Ja takiego świata nie akceptuję i nie chcę. Ja odpowiadałem tylko przed Bogiem i przed Bogiem chcę odpowiadać. Pisząc teraz książkę ostatnią, posłużyłem się, i tutaj dla Państwa przesłanie, posłużyłem się seksmisji. Pamiętacie Państwo seksmisję? Podobny świat. Świat, gdzie już kobiety są zapładniane sztucznie, to co już w tej chwili mam do czynienia, bo jak wiadomo Polka w Stanach Zjednoczonych myszę zapodniła sztucznie. W seksmisji jest ta sama historia i że mamy świat jakby po wojnie, prawda? I nie możemy wyjść na powierzchnię, bo tam jest świat po wojnie, nie wolno wyjść, bo jest świat skażony. Ale jak wyjdziemy z tego świata i przekujemy ten balon i zobaczymy tego bociana, który jest tam w seksmisji, ten bocian fruwa, a bocian to jest życie i nadzieja. Jeśli my przekujemy, proszę Państwa, ten balon i zobaczymy tego bociana, gdzie z tego sztucznego świata, który nam kreują, wyjdziemy, będziemy wtedy wolni mieć nadzieję.